pytanie, jak pan ocenia zachowanie prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz w sprawie profesora Chazana? Powinien zostać odwołany? Proszę pani, to jest bardzo trudna sprawa, bo ona dotyczy ludzkiego sumienia, ona dotyczy przekonań ludzi. Ja przypomnę, że interpretacja tej tak zwanej klauzuli sumienia jest teraz w Trybunale Konstytucyjnym, ponieważ w istocie, abstrahując od meritum sprawy, no jest coś nielogicznego w sytuacji, w której wolno mi się powołać na klauzulę sumienia, czyli nie zrobić czegoś, co uważam za naganne i niezgodne z moim sumieniem, a jednocześnie to samo prawo nakazuje mi de facto w tym procederze uczestniczyć, bo ja mam wskazać inną osobę. To jest tak, jakby ktoś powiedział, dobrze, ty Kamiński nie musisz ukraść tego jabłka, ale musisz, pozwolimy ci na to pod warunkiem, że znajdziesz Kowalskiego, który to jabłko ukradnie. Czyli... Ja abstrahuję od meritum sprawy, tylko wydaje mi się, że tego tak ustawiona klauzula sumienia jest po prostu nielogiczna. Ale uważa pan, że prezydent Gronkiewicz-Waltz nie powinna odwoływać profesora Chazana? Ja uważam, że ona nie powinna odwoływać profesora Chazana. Tak, tak uważam. To są moje osobiste przekonania. Nawet jeżeli Ministerstwo Zdrowia czy NFZ stwierdziły, że zostało złamane prawo. Ale wie pani co, poczekajmy na interpretację Trybunału Konstytucyjnego. Bo to dzisiaj... Trybunał Konstytucyjny ma się wypowiedzieć w sprawie interpretacji tej klauzuli sumienia. No bo powtarzam, ja... Klauzula sumienia w tym przypadku jest klauzulą, która jest, to jest martwy przepis w tym momencie, tak? Bo albo ja mam prawo się powoływać, albo w ogóle nie ma klauzuli sumienia, tak? Nie ma czegoś takiego jak klauzula sumienia. To jest przynajmniej logiczne. Ale jeżeli jest klauzula sumienia, ale która każe jakoś tak faryzejsko, że tak powiem, z tego wychodzić, to ona jest absurdalna po prostu.